witam Was bardzo serdecznie na kanale Scrapgate. Dzisiaj kolejny film z serii Inspiracje Piątkowe. I mam kolejnego sponsora i stworzymy sobie pracę z kolekcji Alchemy of Art, która jest sponsorem dzisiejszego odcinka. Kolekcja nazywa się The Men's World. Jest to nowa kolekcja, którą Wam zaprezentuję dzisiaj. I stworzymy sobie dzisiaj projekt z tej kolekcji. Ale na słowem wstępu, dla osób, które są może tutaj pierwszy raz, mnie nie znają, mam na imię Kasia. Mój kanał prowadzę już ponad 8 lat, na którym pokazuję różne prace związane z papierem. Głównie moim miłością jest scrapbooking, czyli tworzenie albumów, ale tworzę też różne inne inspiracje, takie jak właśnie dzisiaj na dzisiejszej, czyli będzie to taki kartonik na prezent dla mężczyzny, ponieważ jest to męska kolekcja. I bardzo bym chciała Wam pokazać, jak taki kartonik można naprawdę bardzo prościutko stworzyć. Jeżeli Wam się spodoba, serdecznie zapraszam do subskrypcji, do lajkowania. Każdy lajk, każdy komentarz jest ogromnym wsparciem dla kanału. Można również wesprzeć kanał finansowo, zostawiając grosik w klawiszu wesprzyj lub w klawiszu podziękuj. Także będzie mi bardzo miło, jeśli zechcecie wesprzeć w ten sposób. Ale tak jak mówię, każda Wasza odsłona filmu już jest ogromnym wsparciem, a lajk czy komentarz dodatkowym i oczywiście bezpłatnym zupełnie. Także serdecznie zapraszam na prezentację. Na początek zobaczymy kolekcję samą w sobie. Kolekcje teraz wychodzą w trzech rozmiarach, 15x15, 20x20 i 30x30. Są to trzy dokładnie takie same kolekcje, w sensie to jest ta sama kolekcja, tylko w trzech różnych rozmiarach. Nic tam się w środku nie zmienia. Jedyną zmianą mogą być te nakładki, które są tutaj. Ona wygląda dokładnie tak jak tu, ale już Wam obróciłam tutaj w kolekcji tej małej i tej największej. Tak wygląda tył tutaj tej etykiety, a tu mamy tył do etykiety kolekcji 20x20. I chciałabym Wam zaprezentować tą kolekcję na przykładzie tego rozmiaru, żeby już nie wyciągać każdej po kolei, bo to są dokładnie te same papiery. Tylko wspomnę, że jeżeli chodzi o kolekcję dużą, to mamy po jednej sztuce tego arkuszu. Tutaj mamy po cztery sztuki, a tutaj mamy po dwie sztuki. Także powtarzam po prostu ten sam papier. Są to tylko i wyłącznie tła, które możemy dodatkami uzupełnić, które za chwileczkę Wam też pokażę. Tak wygląda pierwszy arkusz. To jest przód i tył. Arkusze są z różnymi motywami, z różnymi widzicie, elementami. Tu mamy jakiś zardzewiały metal, tutaj mamy z kolei jakieś linie z zeszytu, dodatkowe jakieś elementy dodatkowe, ale generalnie nie ma jakiegoś konkretnej formy, żadnych obrazków na tym nie ma, po prostu to są tylko tła, które można później po prostu uzupełnić jakimś dodatkiem. Tu mamy jakieś rąby, bardzo dużo warstw, tutaj z kolei jakieś takie mozaiki. Kolory są oczywiście takie ciemniejsze, raczej męskie. Tutaj z tyłu dechy, tutaj demask, czyli jak ja to mówię, adamaszek. Znowu jakieś porodzewiałe tej części. Także zarówno jasne, jak i ciemne. Myślę, że to jest chyba tak zrobione, że chociaż nie, myślałam, że może jedna strona bardziej ciemna, druga bardziej jasna, ale generalnie są i jasne, i ciemne. Bardziej takie jaskrawe też kolory się pojawiają. Tutaj mamy jakieś spękania. Także mnóstwo jest możliwości tutaj wykorzystania. Tu jest taki bardziej w jeans, jakiś taki wchodzi jasny ten kolor. Tu z kolei dechy, ale bardziej takie właśnie proste, też jakby lekko takie farba odchodząca. Też taki, wiecie, powtarzający się motyw w sensie takim, że no podobny do różnych w różnych kolekcjach, w różnych firmach, ale on się najlepiej sprawdza. Tutaj mamy znowu jakieś wiecie, sznurówki, jakieś tagi tak powklejane, ale mówię, to jest wszystko bardzo, bardzo puste i takie do zagospodarowania przez dodatki. Też tak wygląda sama kolekcja, do której będziemy. Ja będę dzisiaj pracować na 15x15 akurat, ponieważ akurat mi do tego projektu przypasuje, bo będziemy oklejać takie pudełko, które będzie pudełkiem na wszystko, co Wam się tu zmieści. To jest generalnie pudełko na chyba kubek, z tego co pamiętam. Gotowe takie pudełko, które możecie dostać w filmie w sklepie Craft Corner, czyli to jest produkt Goldbox, ale oczywiście można tutaj włożyć wszystko, to mogą być perfumy, to mogą być, nie wiem, skarpety, tu się koszulka zmieści, jak będzie dobrze zwinięta, no po prostu, wiecie, mnóstwo rzeczy, które możecie, jakieś kremy, kosmetyki, to jest naprawdę dość spore i to jest takie, właśnie mówię, pudełko na prezent, bo
No, gdzieś tam w podstawie zawsze coś się kupuje, raczej drobniejszego i myślę, że nam się takie pudełko zawsze przyda. Także odkładam sobie tą kolekcję, odkładam tą kolekcję, będę pracowała na kolekcji 15x15, jak już ten rozmiar wyszedł. Bo tutaj mam akurat taki rozmiar tego kartonika, zaraz wam powiem, jaki on ma rozmiar. On ma 10 na no 11,5-12, jakoś mniej więcej tak. Ja już go sobie poskładałam, ale oczywiście rozłożymy go sobie, żeby nam się go lepiej, że tak powiem, oklejało. I na końcu sobie go posklejamy tak, żeby już był gotowy do wręczenia. Także to się tylko wyciąga. Tutaj się wyciąga i tu jest na... Tu ma te nasze wkładki do wyciągnięcia, tylko żebym teraz nie zepsuła tego. One są takie, słuchajcie, one tak delikatnie tam wchodzą, te szparki, tak wiecie, strykają i się tak fajnie tam, że tak powiem, muszczą, żeby to się nie otwierało, także trzeba delikatnie teraz otworzyć. Dobra, także to jest nasz projekt. No ale oczywiście, żeby móc uzupełnić jakoś fajnie, no to mamy dodatki. No i dodatki, słuchajcie, mamy tak, oczywiście zestaw dodatków, zaraz go pokażę, ale dodatkowo jeszcze jest taki arkusik, tutaj dla ulubieńca, dla zwolennika, nie ulubieńca, zwolennika szachów. Tutaj są takie paseczki, które być może też wykorzystamy, bo akurat taki fajny to jest rozmiarek na ten. Jest tutaj dodatkowy taki arkusz duży z motylami. Też mi się bardzo podoba i teraz nie wiem, czy on wyszedł razem z tą kolekcją, czy po prostu wyszedł dodatkowo, ale tu wam go pokażę, bo on jest normalnie na sklepie i jest taki piękny arkusz z tatusiami różnymi i dzieciakami, gdybyście chcieli zrobić na przykład prezent na Dzień Taty albo na jakieś inne tego typu. Tu z tyłu jest arkusz, więc można go wykorzystać normalnie w albumie czy w projekcie, jak wykorzystamy przed jednego tatę, a resztę tatów nam odpadnie, no to możemy sobie wykorzystać resztę. No i teraz słuchajcie, dodatki. Oczywiście dodatki są takie bardzo tematyczne. Słuchajcie, nie mogę znaleźć otwarcia tutaj. No i wiadomo, szukamy gdzieś tam pasji naszego mężczyzny, ewentualnie coś, co może mu się podobać. Tutaj mamy taki malutką graficzkę. Tu mamy 8 takich papierów, 250 gram. I tutaj mamy tego typu obrazki, czyli są dwustronne, także można sobie tutaj wykorzystać którąś z tych dwóch stron. Tu mamy miłośnika rajdowych, jakichś tam wyścigów, motorów, boksu, tutaj jakiegoś majsterkowicza, znowu jakiś boks, muzyka, ewentualnie jakaś pomoc medyczna, fotografia. Tutaj mamy karty, mamy jakieś, powiedziałabym, hazard, ale wiecie, ruletki i tak dalej. Zwolennika łowienia ryb, tutaj mamy jakiś taki chyba z farbami i tak dalej, takimi elementami. Po kolejne tu mamy znowu strażaków, w ogóle strażaczki, taki team. Tu jakiś policyjny motyw. Na tym mamy różne smakołyki i futbol. Tutaj mamy grilla właśnie, jakieś piwko, tu jakieś napoje, balony takie bardziej uniwersalne. I ostatnie dwa, trzy. Tu mamy miłośnika piłkarstwa, w zasadzie to w całości ten arkusz przeznaczony. Tutaj mamy takie neutralne, urodzinowe, też troszeczkę jakiegoś łyskacza. Tutaj jakiś DJ, znowu balony, jakieś gamingowe takie motywy. No i tu takie bardzo neutralne, duży taki, taką jakby ramę z tymi kołami zębatymi. Jakieś takie, wiecie, elementy dodatkowe, typu książki, aparat, telefon, tu jakaś tam lampa naftowa czy coś w tym stylu. Także jest czym wybierać. I teraz jeżeli chodzi o mojego mężczyznę, no to mam taki mały, znaczy dylemat. Może wszystkiego po troszku dam, tak mi się wydaje, bo zdecydowanie miłośnik grillowania, zdecydowanie miłośnik ryb i łowienia, więc jakąś tam tutaj możemy wykorzystać jakiś jeden z tych elementów, tutaj krzesełko mamy fajne takie,
To takie raczej rybak, bym powiedziała, więc raczej ta wędeczka to by była dla mojego mężczyzny. I też miłośnik, słuchajcie, gry karcianych, o, czyli tutaj. Także ja sobie to jakoś tak pokombinuję, żeby to wszystko wkomponować. Także zapraszam Was, słuchajcie, do sklepu Alchemii po produkty. Ale oczywiście w tym filmiku, ponieważ jest to filmik sponsorowany i mam możliwość przesłać Wam tutaj części z Was, komuś z Was, nie części z Was, komuś z Was kolekcję, to serdecznie zapraszam do udostępniania posta z Facebooka, który pojawi się na Facebooku i będzie właśnie kierował na ten nasz film. Chciałabym wypromować tutaj też troszeczkę kanał, słuchajcie, żeby troszkę to poszło, bo zasięgi mam ostatnio bardzo kiepskie i dzięki Wam może się to zmienić. Także bardzo Was proszę o pomoc w zaproszeniu Waszych przyjaciół, kogoś, kto może być zainteresowany takim filmem na mój kanał. I oczywiście jedna osoba z Was, która udostępni. Tutaj niestety nie wklejajcie linków, bo linki na YouTubie są po prostu no, banowane, że tak powiem. Także możecie tutaj udostępniać tylko z grupy warsztatowej albo z grupy z mojego Scrapgate. Ale tutaj, jeśli mogę prosić, to z grupy warsztatowej byłoby super, ponieważ ta warsztatowa grupa jest nowa i trzeba tam też troszeczkę osób do niej ściągnąć. Także bardzo mi w tym pomożecie. Także serdecznie zapraszam o udostępnienie. A ja sobie wybiorę jedną z osób, której prześlę kolekcję Alchemii. Nie wiem, ile mi się uda użyć tutaj tej kolekcji. I na pewno wyślę dużą kolekcję i na pewno wyślę część małej kolekcji, ponieważ to mam po 4 sztuki, więc na pewno sobie tutaj odłożę część małej kolekcji, też wyślę część małej kolekcji i część dodatków, których po prostu nie wykorzystam, ponieważ no, część mi z dodatków zostanie. A tak jak mówię, chciałabym tutaj się podzielić z Wami też tymi papierami i poprosić właśnie o pomoc w udostępnieniu. Także zapraszam serdecznie. Linka Wam wrzucę oczywiście pod filmem z tym postem. On się pojawi to znaczy on się pojawi, słuchajcie, w momencie, kiedy już teraz, kiedy film jest publikowany, powinien być w opisie link i powinien działać. Jeżeli coś by nie działało, no to dajcie znać, bo ja to wszystko po prostu wcześniej, że tak powiem, planuję. Także jakby coś tam się nie opublikowało, nie udostępniło, to serdecznie proszę o informację w komentarzu. Jeżeli chodzi o wybranie tej osoby, to oczywiście, tak jak zawsze, wybieram ją 2-3 dni po udostępnieniu, bo te udostępnienia są dość, no dość jakby w miarę szybko się dzieje to wszystko, także 2-3 dni po udostępnieniu wrzucę Wam informację na moich social mediach, kto zgarnie tą kolekcję. A teraz zabieramy się do pracy. Zacznijmy, słuchajcie, od wycięcia sobie tych może dodatków. Tutaj w środku oczywiście będziemy potrzebowali jeszcze kawałek folii. No bo tu wiadomo, jak będzie jakiś tam, nie wiem, kubek, jak ktoś daje kubek, no to ta folia nie jest konieczna, ale ja nie wiem, co tu będę wręczała. Być może będzie tutaj, mówię, jakiś kosmetyk i tak dalej, więc chciałabym to zamknąć. Dlatego wezmę sobie tutaj teraz taśmę dwustronną. Nie wiem, czy to jest ta taśma, która się rwie, czy nie. Nigdy nie pamiętam. Pamiętajcie, jak używacie taśmy, musicie jej dobrze docisnąć, żeby ona dobrze trzymała. Ok, to jest ta rwiąca się, ale ona jest mocna. Mi na razie się nie zdarzyło, żeby mi się albumy rozpadły, także nie kleję taśmą nigdy papieru. Natomiast jeżeli chodzi o folię, to tak, zdecydowanie kleję taśmą i raczej mam problem, żeby właśnie odkleić to, jak coś mi się tam zdarzy. Coś mi się źle przyklei, ale zawsze pamiętajcie o tym, żeby dobrze to przycisnąć. Teraz sobie odmierzę troszeczkę większy kawałek folii. Teoretycznie najfajniej byłby w miarę idealny, ale przy nakładaniu tej folii później, jak już się przykleja, to często jest tak, że wiecie, gdzieś tam się tam omsknie i ta taśma wyjdzie, a jak wyjdzie, to jest niedobrze, ponieważ wtedy, no wiecie, to się wszystko będzie w środku kleiło. Więc robimy tak, żeby ona nie wyszła. A teraz czekajcie, bo
Właściwie to nie wiem, gdzie są moje nożyczki. Znalazłam i teraz możecie sobie na dwa sposoby. Ja sobie tutaj po prostu tak natnę delikatnie z tej strony i natnę delikatnie z tej strony i już będę wiedziała, jak to przyciąć. Generalnie tutaj w takim mniejszym projekcie to sobie to wezmę ręcznie, zrobię. Myślę, że mniej więcej, biorąc pod uwagę, że jest nadwyżka, to mogę sobie wyciąć to ręcznie. Tak jak jest. To jest dość, słuchajcie, sztywny ten kawałek, który mam. Nie jest to chyba, chociaż może być 200, może faktycznie. No i teraz oczywiście ściągamy tutaj tę błonkę z tych naszych taśm. I będziemy tutaj doklejać tą naszą folię. Ja, wiecie, jestem raczej taką osobą praktyczną i jak robię projekty, raczej staram się je robić takie, które faktycznie mi się gdzieś tam przydadzą i uwierzcie mi, że załatwiło mi to parę fajnych imprez, jak robiłam jakieś, nie wiem, opakowanie na wino, czy właśnie jakąś kartkę męską, to zawsze to później wykorzystam, bo wiadomo, facetom się zwykle daje jakieś tam prezenty i zwykle to są jakieś właśnie kosmetyki, jakieś tam ciuchy, więc myślę, że taki pomysł na takie pudełko, które teoretycznie jest na kubek, ale w zasadzie no kubek też możemy oczywiście, bo moje mężowi już kubków też parę sprezentowałam, ale tak jak mówię, to jest na tyle duże, że spokojnie to można coś wpakować innego. Ja na pewno to coś innego wpakuję. I teraz tak, jeżeli chodzi o samo wyklejenie, no to wiadomo, mamy tutaj pole do popisu. I teraz mamy też możliwość wyklejenia, słuchajcie, wszystkiego tą samym arkuszem, ponieważ mamy 4 arkusze z tego, tak? Czyli możemy ten cały ten pudełko zrobić w jednym tym samym stylu. Więc wykleimy sobie właśnie w jednym i tym samym wszystkie strony, ponieważ będzie mi się wydaje tak bardziej, no tak fajniej. I tak właśnie myślałam, żeby zrobić taki, znaczy zrobię to 3 strony, zrobię tego. Bo tutaj tą środkową chciałabym zrobić samą kompozycję, nie chciałabym tutaj już papieru. Bo wiecie, tu jest ciężko nam będzie wyciąć, chociaż kurczę, gdybym tego nie zakleiła, tylko byśmy to odrysowali, to byłoby może mi łatwiej, bo moglibyśmy w sumie to odrysować i wyciąć, ale chodzi o to, że na takim papierze będzie to ciężko fajnie coś wyeksponować, fajnie jakieś grafiki wyeksponować, więc wolałabym, żeby to był raczej karton taki jasny właśnie z tej strony. I teraz jeszcze tylko sobie zerknę, czy może chcę jakiś inny, może jakieś drewniane to pudełko zrobić. To widzicie, tu w każdy ten fajnie też by wyglądał. Ten też by fajnie wyglądał. Ale wiecie co, może zrobię sobie te drewniane. Nie wiem, nie mogę się teraz tutaj zdecydować w zasadzie. Dobra, zróbmy sobie drewniane. Zróbmy sobie tutaj drewniany. Natomiast pozostałe, tą czwartą część wykleję, bo to będzie raz, dwa, trzy. I czwartą będę chciała wykleić dół, który powstanie, bo tam na dole będzie takie, wiecie, poskładany papier. I też chciałabym to przykleić, żeby to było oklejone. Zostaje nam jeszcze góra, ponieważ tutaj jak wykleimy, chyba że okleimy górę i dół z kolekcji 2020. O, tak zrobimy. Kolekcja 2020 się u mnie zostanie. Ja bym chciała, żeby mimo wszystko jeden z tych rakusików może został dla tej osoby, która tą kolekcję zgarnie. Bo chciałabym tutaj tą kolekcję. Mam nadzieję, że nie będziecie mieli przeciwko, że Wam wysyłam niekompletną kolekcję, ale myślę sobie, że kurczę, dla Was każdy na pewno część kolekcji by się Wam przydało, a myślę, że to będzie miłe podziękowanie że Was za Wasze zaangażowanie. I tak sobie pomyślałam właśnie, że w przyszłym roku będziemy sobie tak właśnie robić, jak będę miała możliwość pracowania z jakimś sponsorem, to będzie zawsze jakaś rozdawajka i ktoś będzie mógł sobie przygarnąć taką kolekcję, w której będę pracować. Ok, jeżeli chodzi o samo wyznaczenie tutaj tych, no to nie jest to jakiś wielki problem. Wiadomo, że tutaj mamy konkretny rozmiar. Tak jak mówiłam, to jest chyba 10 na 11,5. Ja sobie tutaj sprawdzę dokładnie jeszcze raz ten wymiar i zrobię sobie po prostu delikatnie mniejszy, czyli powiedzmy 9,9 na 11,4, chociaż ten pierwszy wolałabym zrobić sama, w sensie sprawdzić, jak to będzie wyglądało, bo powiem Wam, że moja linijka się różni troszeczkę od mojego trymera,
a tu raczej chodzi o takie właśnie minimalne różnice. I teraz jeszcze jedno. Jak robicie tutaj, wyklejacie to sobie najlepiej, wziąć sobie na przykład rozmiar, wyznaczyć z tego tutaj motywu, bo pamiętajcie, że to wszystko się później składa i jak za bardzo tutaj wystaje ten papier, to też niedobrze wygląda. Jak jest taki, zobaczcie, na styk na przykład i delikatnie zrobicie taki malutki tutaj marginesik, to czasem może być tak, że on po prostu odstaje tutaj troszeczkę, bo nie da się go dokleić do samego końca, więc ja sobie zrobię tak ciutkę mniejszego. Oczywiście brzegi potem potuszuję sobie tuszem jakimś ciemniejszym, żeby tutaj fajnie to się komponowało wszystko, ale generalnie tutaj sobie odmierzę według właśnie, że powiem, dołożenia tego papieru. No i teraz według mojej miary będzie to troszeczkę mniejszy kawałek, bo to jest 9,8 mm na 11,4. No, bardzo podobnie, jak chyba mówiłam wcześniej. Wezmę sobie małą do cięcia, bo tutaj przy małej kolekcji nie ma takiej potrzeby. I małe kolekcje są właśnie fajne do tego typu projektów. I teraz przycinam sobie tutaj i przycinam sobie tak. Muszę sobie zapisać ten kawałek. To był 11,4 i 9,8, żeby sobie już. W sumie to wiecie, co sprawdzę tutaj, bo to jest właśnie to. O, zobaczcie, tutaj jest 9,8, tak. A tutaj mamy 11,3 mm, 11,3 mm, 9,8. Pokazuję, że to 9,8. Tak, tu jest 9,8. No i sprawdźmy, jak to się prezentuje na moim kawałku. Tak, myślę, że to będzie taki optymalny kawałek. Więc teraz sobie wytnę kolejne 9,8 na 11,3. I jeszcze jeden, czy to mi wystarczy tutaj do oklejenia tych klapeczek? Tak, do klapeczek mi wystarczy, to sobie to zostawiam. Tutaj sobie też zostawiam te wszystkie resztki, bo to mi wystarczy do oklejenia resztek tych góry. Czyli mamy jeden, dwa, teraz potrzebujemy trzeci. Czyli 9,8 na 11,3. To sobie zostawmy. No i oklejamy sobie. Najpierw sobie okleję, potem będę to tuszować ciemnym tuszem. To też by fajnie wyglądało. No powiem Wam, że tutaj jest mały problem, którego papieru użyć. Nie ukrywam, że jest to wyzwanie. I teraz nakładam jeden kawałek, nakładam drugi, czy przyklejam trzy te części. Tak naprawdę to jest bardzo szybki projekt, słuchajcie, bo wystarczy okleić kilka elementów ozdobnych na tym tutaj przednim kawałku i naprawdę myślę, że projekcik jest spoko. I tutaj też przy okazji widzicie, to jest na końcu taki też załamanie jedno, jeżeli chodzi o włożenie tego jednego kawałka w drugi, więc tutaj też ten, czekajcie sobie, bo muszę wziąć Władysława, bo coś muszę dobrze docisnąć. Dobra, i tutaj, ok, mamy trzeci element. I wyklejamy trzeci. Oczywiście tego podobnego typu kartonik musimy zrobić, ale wiecie, robienie takich kartoników nie jest takie proste tak naprawdę, tak? Bo to jest, wiecie, no przede wszystkim to nie idzie chyba, znaczy na pewno nie pójdzie z A4. W sumie dałoby się zrobić A4, ale
Ale łatwiej po prostu wydaje mi się tutaj akurat tego typu produkty to kupować, bo jest po prostu wygodniej. Zobaczcie, tutaj by była 1 A4, to by musiała być 2 A4, by to było, trzeba stworzyć. Dobra, tu mam już wszystko przyklejone. Chyba jeszcze będziemy tylko przyklejać górę. To by poszło na dół. Dobra, ogarniemy sobie tylko jeszcze tutaj górę. Ja tu mam już, słuchajcie, wycięte elementy, ale to sobie za chwileczkę te elementy jeszcze przerobimy. Na początek jeszcze byśmy sobie... Bo teraz tak, tutaj będzie zamknięte. Tu będzie zamknięte. To fajnie byłoby jeszcze okleić tutaj te kawałki i tą górę. Widzicie, no nie trzeba, tak? Ale no mi się wydaje, że to będzie fajnie wyglądało. Zdecydowanie tą górę bym chciała okleić takim samym papierem, czyli tym. Tutaj też sobie już to jest takie lekko węższe, także tutaj warto sobie wymierzyć właśnie dokładając tutaj do naszego pudełka, żeby nie zrobić sobie tutaj za dużego tego kawałka, także tu bym sobie przycięła z tej strony, a tutaj z tej strony. I tak sobie teraz myślę, jakby to zrobić, żeby jak najlepiej użyć te resztki. Teoretycznie moglibyśmy zrobić jakiś taki nie kolaż, tylko taki, wiecie, z tych pasów coś wykleić. Zaraz zobaczymy, jak mi to pójdzie. Z drugiej strony tutaj wyklejanie tych też będzie troszkę upierdliwe, bo on jest taki tutaj dość mocno, wiecie, powygryzany. Ale zawsze można po prostu przyłożyć z drugiej strony i przyłożyć z drugiej strony i wiecie, odrysować, nie? Teraz zobaczmy sobie, to by nam spokojnie dało radę, więc starczyłoby tylko tutaj przyłożyć sobie od góry. Tutaj widać ten papier, widzę, więc przyłożę sobie tu od góry. Albo inaczej, najpierw sobie wyznaczymy wysokość, bo on będzie troszeczkę niższy. Też, żeby był po prostu, wiecie, troszeczkę mniejszy niż sam ten kawałek. Więc tutaj sobie wyznaczyłam tylko górę, to znaczy wysokość tego kawałeczka. To jest mniej więcej 4,7 mm. I teraz jak już sobie to przytniemy, to teraz sobie damy z tej strony, tak żeby było, tak jak będziemy to oklejać później, tak żeby z każdej strony było troszeczkę, tak, tu było miejsce tu i tu na drugiej stronie. Wracamy to w ten sposób i teraz tutaj sobie, już mi się to jednak obsunęło, tutaj sobie to odrysuję, ale nie odetnę tego dokładnie tak, jak teraz jest. Czekajcie, tylko sprawdzę, czy to jest dobrze odrysowane. Tutaj widzę, że zaczęłam, dopiero kończę, więc jest ok. Ale będę to obcinała troszeczkę z boku, tak, obok, bo wiadomo, że jak obetnę to w miejscu, w którym jest ten ołówek, no to będzie bardziej na styk. Mi chodzi o to, żeby to wykleić w ten sposób. Troszkę tu sobie przytnę lewą stronę, bo z prawej już mam dobrze to zrobione. Ale troszkę z lewej sobie to wyrównam. O, i zobaczcie, i teraz można sobie to okleić i jest ok. Także da się to zrobić. Tylko mówię, jest troszkę bardziej to upierdliwe, bo to już nie są takie same kwadraty czy prostokąty, tylko właśnie trzeba się tu jakimś w miarę stabilnym ołówkiem wykazać. Czy cięciem może bardziej, stabilnym cięciem po ołówku. No powiem Wam, że wyszło mi to całkiem sprawnie i dobrze. I ten sam kawałek zrobimy z drugiej strony. To nam zabraknie, tego nam nie starczy, więc weźmiemy sobie drugi kawałek i znowu zrobię sobie najpierw na wysokość. Może sobie od tego oddzielić, odmierzyć najlepiej, żeby to było już równo i tak samo. Czy tutaj sobie odmierzę na wysokość i przycinam sobie tutaj, no 5,8 to było, więc wiadomo, nie 4,8, więc to już wiemy. Teraz staramy się to ułożyć tak, jak ma być i obrócić, żeby to było dalej tak ułożone. Oby się udało tak. Czy mi się już przesunęło? Nie.
Mniej więcej tak na środku. Tutaj sobie może troszkę zniżyć, bo widać, że to się podniosło. I znowu sobie tutaj odmierzamy. I wycinamy znowu obok, tym razem w drugą stronę. Czyli tutaj w tą stronę będziemy cieli. O. I przykładamy tutaj. Dobra, jest ok. Możemy, uj, przykleić. Mi się tutaj zaleciało mi tutaj tym klejem mocno. Już sobie palcem to rozsmaruję, żeby mi nie wylało tego kleju. Ok. No i przyklejam tutaj ten kawałek. Że to już mam tutaj ogarnięte. I wiecie co? Ten dół chyba zrobimy sobie z tych tutaj elementów. Bo szkoda mi trochę tych resztek. Myślę, że jak to zamkniemy, to będzie to spoko wyglądało. Dobra, i teraz tak, jeżeli chodzi o elementy wycięte, słuchajcie, to wycięłam już elementy, które będę chciała użyć. Tutaj mamy takie motywy, dwa piwka i ryba. I teraz chciałabym jeszcze z tego elementu właśnie dodatkowego, z tego dodatkowego arkusika, takiego pionowego, zobaczyć, jak wyglądają te, o, te kawałeczki. Troszkę to przytnę od góry, ale myślę, że to będzie fajnie wyglądał ten taki pionowy, ten najciemniejszy chyba wezmę, żeby już było spójnie. Więc ten najciemniejszy sobie odcinam. To jeżeli bym nie miała tego arkusza, to po prostu bym to zrobiła nawet wyciąć kawałek z kolekcji, jakiś taki kawałek właśnie kawałek po prostu papieru, no nie? Takiego troszeczkę innego, może w innej kolorystyce, taki bardziej właśnie gładki. No ale że mam tutaj ten, to myślę, że to będzie tu fajnie wyglądało. Też tak go wycinam troszkę właśnie, żeby był taki powygryzany. Tutaj z góry będę musiała go troszeczkę zmniejszyć. Zobaczymy ile. A nie, mieści się tutaj. Coś źle zerknęłam. I każdy z tych kawałków tuszowałam, słuchajcie, tea-dye'em. Generalnie głównie po to, żeby pozbyć się tego białego tutaj, tej białej tutaj, wiecie, brzegu papieru. Nawet nie to, żeby przyciemnić tą tekturkę, ale właśnie, żeby tutaj zaciemnić ten biały rancik. I tu bym chciała to przykleić, już sobie to przykleję, bo tu na pewno bym chciała tę prawą stronę zrobić w ten sposób. Tutaj sobie delikatnie nałożę kleju i przykleję sobie tutaj ten elemencik. I teraz tak, jeżeli chodzi o te, pomyślałam, że tu będzie ta główna piwko, może troszeczkę wyżej. Ono może tu wystawać, słuchajcie, bo jak to zamkniemy, to po prostu będzie delikatnie wystawał kawałek, ale zrobiłabym to w ten sposób. Tu bym dała tego grilla. Tu myślałam, żeby też fajnie zamknąć tą kompozycję też drugim piwkiem, które stąd wystaje, żeby tak fajnie się ta kolorystyka tutaj nam schodziła, że tak powiem. I teraz tak, tu myślałam, żeby wsunąć tą łapę, zrobimy to inaczej, żeby to było wiadomo, jak to ma wyglądać. O, mniej więcej coś w tym stylu. Tutaj sobie trójwymiarowo przykleić jeszcze takie te, a tą wędeczkę to bym dała, teraz to nie wiem, czy ją dam właściwie, bo chciałam ją dać tutaj. Ale troszeczkę za bardzo tutaj bym to zapaćkała, więc chyba sobie tą wędkę odpuszczę. Mogę ewentualnie ją dołożyć jeszcze tutaj na dole, czyli to wszystko podnieść troszeczkę i ją tutaj na dole pod ten arkusz tutaj dołożyć. Zobaczcie, to się naprawdę tak szybko robi, jak tylko wytniecie odpowiednie grafiki, to po prostu to się będzie samo robiło. Czekajcie, może w ten sposób. Z jednej strony bardzo bym chciała wkomponować tą rybę i ten, bo to by były wszystkie lubości mojego męża w sumie. Mam nadzieję, że nie zdradzam za dużo, ale właśnie on uwielbia piwko, lubiła grillować, gotować też, to już druga sprawa. I właśnie rybki też lubię, więc dałabym może tak. Może jakoś tak pod skosem to dać tu. I tą rybę tak sobie na tą. Zawsze możemy jeszcze zrobić, tylko wiecie, tu jest ten element główny, ona by była dobrze, jakby była cała widoczna. Zawsze możemy dać tą stronę tu gdzieś do góry, ale
No to nie będzie najlepiej wyglądało. Chyba, że zrezygnujemy z tego i to piwko damy bardziej z tej strony. A tu wtedy damy tylko tą. Nawet troszeczkę bliżej tutaj przykleimy na ten kawałek. I tutaj rybę. No, powiem wam, że to mi się nawet całkiem podoba. Tak może być. Także zaczynamy układać i naklejać. Więc na początek idzie kubek. I tutaj, gdzie nie muszę, to nie przyklejam do tego naszego okienka. Tylko tu wiem, gdzie się będzie kleiło papieru, to się będzie kleiło papieru. Tutaj chyba nawet troszeczkę tego kleju wyszło. Ale nie szkodzi, potem będzie przezroczysty się zrobi, tego nie będzie widać. Natomiast nie liczyłabym na sam klej, że będzie się trzymał. Tutaj sobie teraz przykleję. Jak to miało być? To rączka. Aha, dobra. Ta ręka by była tutaj. Proszę tylko, czy to nie jest wszystko za nisko. Ale nie, to będzie tak. Dobra. Więc tutaj sobie nałożę klej i tu na dole, bo to będzie przyklejone do mojego papieru. Teraz tutaj by był nasz grill. To może go tak sobie troszeczkę tutaj schowam, więc tutaj się on przyklei na pewno do tego elementu i na pewno tutaj dołem się przyklei do naszego tego. Żeby to nie było za bardzo napchane, bo jakbym chciała to z tej strony to powiesić, to żeby to było tak, wiecie, zrównoważone troszeczkę. Teraz może damy sobie tu jeszcze tak. I nie musi być tego tutaj piwka drugiego, że tak powiem, ale z kolei też nie chciałabym przykryć wszystkich tych kart. Może być jednak tak, o, na przykład tutaj tak. Dobra, opuszczę sobie to piwko, bo z jednej strony by mi się tu przydało, żeby mi zamknęło tą kompozycję, ale nie chcę to iść do góry, bo to mi już nie będzie się tutaj, to mi już nie będzie pasowało. Chyba, że o w ten sposób. No, tak w sumie też może być. Ale to wtedy to piwko musiało być wtedy trójwymiarowe. Też już to skombinuję, jakby to zrobić, żeby jednak zrobić to jeszcze troszeczkę inaczej. Dobra. Dobra, dobra. Już nie wymyślajmy. Dajmy sobie to tak na pewno, tak na trójwymiarze. Tutaj bym dała sobie jakąś. O, tutaj mam na wierzchu jakąś taśmę. Tutaj, jakie to będzie wysokość, to wiecie, to już wasze tutaj. To będzie 2 mm. Za dużo bym nie dawała, żeby za bardzo to nie odstawało. Wystarczy jakieś 1,5-2 mm. Żeby było widać, że jest takie odstające, ale niekoniecznie, żeby to było jakoś, wiecie, mega tu wystawało. Jak zwykle przyklejają się do mnie te karteluszki. Zresztą to jest. Dobra, i teraz tak, tu bym dała sobie te karty jeszcze może tak. I tutaj zobaczymy, na ile nam się to przykryje. Może być jeszcze tak. No dobra. Możemy dać. Już nie wiem, jakoś mi się tak fajnie tutaj tu zgrywa. Dobra. No i teraz tutaj. Tutaj postaram się przykleić tak, żeby troszeczkę mi tutaj ten wjechało. To będzie się przyklejało do papieru i to. Ale troszeczkę by mi tu zjechało, też nie wolałabym do góry. O, troszkę tego, żeby było jednak tutaj na tym plastiku. I teraz tą rybkę sobie tak tutaj na. Też nie przyklejam tutaj na. Chociaż to mogło być też na górze, ale nie. Lepiej by to tylko ten jeden trójwymiar był. I przyklejamy tak. Tu oczywiście jeszcze jest miejsce na życzenia wszystkiego najlepszego, na przykład albo tego typu. I teraz słuchajcie, jeżeli będziemy to składać, to tu będziemy oczywiście to, zobaczcie, to będzie się tu wkładało do środka. I tutaj tu możemy dać klej, ponieważ nie trzeba oczywiście, ale żeby tam od środka nie odstawało i się nie haczyło,
To ja sobie tutaj wezmę klej, nałożę, ponieważ tutaj sobie to wpstrykam sobie te raz i dwa. A tutaj docisnę sobie w środku, żeby to się ładnie skleiło, żeby mi się to nie rozpadło. Ok. Teraz jeżeli chodzi o ten dół, to robimy boki. Nie, najpierw robimy to. Nie, poczekajcie, boki, dobrze, bo. Nie, dobrze. Najpierw to. Zawsze muszę złożyć, dopiero potem widzę, jak to robić. Tak, i dopiero tak. I teraz znowu tutaj w środku, żeby mi się to skleiło. Tutaj niekoniecznie musimy to wklejać, ale tu z tej strony wydaje mi się, że fajnie byłoby to okleić. Tutaj sobie zamknę ten nasz pudełko. Bardzo fajnie wygląda i aż się prosi zrobić to na dole. Tylko właśnie, czy ja to mogę zrobić tymi pasami? Tym bardziej, że ten papier jest taki bardzo wdzięczny do łączenia, bo on generalnie ma tutaj, widzicie, łączenia wszelkiego rodzaju, więc jak ja tu połączę, nie będzie tego zupełnie widać, a będzie fajnie można wykorzystać ten resztki papieru. Więc sobie wezmę teraz tak, tylko zobaczę, tu może pionowo sobie to zrobię. Tutaj mam. Pamiętacie, jakby nie było, to jest opakowanie na prezent, to też nie jest sam prezent. Znaczy, wiecie, ja uważam, że jak ktoś kupuje coś, nawet drobiazg, ale zrobi to w takim pudełku, to już jest dużo, dużo fajniejszy bonus. I dużo fajniejszy efekt, jeżeli możecie sami zrobić opakowanie, bo tak naprawdę chodzi o zaangażowanie. Jeżeli nawet kupujecie te przysłowiowe skarpetki, to nie dajecie ich po prostu, wiecie, w zwykłym pudełeczku. Nie jest to tylko wyjście do sklepu, żeby te skarpetki kupić, ale jednak poświęcacie czas na to, żeby to stworzyć, więc wydaje mi się, że to jest fajne. I myślę, że też warto takie pudełka potem zachowywać i przekazywać dalej, no bo. No zakładam, że jak mój mąż takie pudełko dostanie, ucieszy się, zobaczy, ile w tym jest pracy i wiecie, zaangażowania, mam nadzieję. Ale później, jak już się nim nacieszy, to zawsze można to oddać następnej osobie i wręczyć, nie wiem, dziadkowi, o ile mają podobne zainteresowania, oczywiście. Także też zwróćcie na to uwagę, jak będziecie tworzyć, bo być może chcecie zrobić taki bardziej uniwersalny ten projekt, żeby po prostu móc go dalej przekazać kolejnym pokoleniom, że tak powiem, górnolotnie, no ale wiecie, o co mi chodzi. Dobra, tu przycinamy. No i tutaj też końcówka, bo jest szeroko. Gdzie ja mam tutaj? O, jest tutaj. Tak. I to przycinam od góry. I jest tak. Tutaj też możemy sobie te brzegi, zanim połączymy te dwa papiery, też troszkę wytuszować, ale ponieważ to jest spód tego pudełka, no nie oszukujmy się, nikt nie będzie tego spodu w jakiś sposób oceniał. Musimy tylko dobrze to przyczepić, przykleić. Nikt tego nie będzie za bardzo oceniał, czy to widać, czy nie widać. Zobaczcie, wszystko wygląda jak jedna wielka całość. Zwłaszcza przy takim papierze. Dobra, więc teraz jedyne, co pozostaje, moim skromnym zdaniem, to potuszować. Ja nie lubię tych białych brzegów. Nie podoba mi się taki efekt, bo widać, że to jest klejone. Znaczy, wiecie, lubię, nie lubię. No po prostu, jak mam możliwość to przykryć, to robię. I mam taki ciemny distres, który kupiłam właśnie głównie z myślą o przykrywaniu takich kawałków, ale dajcie mi chwilę, bo muszę go znaleźć. Dobra. Walnut stain to jest dość ciemny. Są jeszcze ciemniejsze, bo są takie czarne, ale tu nie chodzi o to, żeby to było czarne, tylko chodzi o to, żeby tutaj te boki troszeczkę przyciemnić. I tak wiecie, jeszcze bardziej. Czekajcie, się najbardziej musi przykleić. Tutaj też nie jest to proste, żeby to przykleić, bo jednak to musi być. Może warto by było, słuchajcie, tutaj włożyć coś ciężkiego i docisnąć. Wiecie, żeby to w środku sobie chwilkę postało. Czy to i tak jest ładnie zrobione, że chowają się te.
tego nie polecam. Znaczy polecam kupować jednak, mi się wydaje, a niekoniecznie robić to samemu, bo takiego efektu myślę nie osiągniecie. Wrzucę Wam linka pod filmem. Ale teraz się zastanawiam, czy to mi się już skleiło. O, jest lepiej tutaj jeszcze troszeczkę. I wiecie, to jest tyle ciężkie, że no nie ma tego. Nie ma tego, jak dobrze docisnąć. Czekajcie, mam tutaj takie dwa ćwieki, które mi się tu walały. No i powiedzmy, że jest ok. Tutaj troszeczkę temperaturką można zadziałać. Dłonią ciepłą przyczepić. Bo to się przykleiło. A jak nie, to jeszcze później podłożę troszeczkę kleju i jeszcze raz, wiecie, podkleić, nie? Czyli tutaj sobie troszkę tego kleju jeszcze tam docisnąć. O, włożyć. Ja sobie wtedy biorę jakąś tam kujką. Ten klej tam rozprowadzam po tym papierze i jeszcze raz dociskam w miejscu, gdzie mi się to nie przykleiło. Bo ewidentnie muszę docisnąć od dołu. I tutaj przy tym dole troszeczkę popracować, bo on jednak jest nierówny. Ciężko go docisnąć. Tutaj jeszcze mi kawałeczek odstaje. Jeszcze kawałek tutaj tego kleju. Włożymy tutaj do środka. I tutaj troszeczkę jeszcze też. I dociskamy. Tu i tutaj. O tak. Dobra. Myślę, że będzie ok. No i teraz nakładam ten distress tutaj na wszystkie te brzegi, żeby mu przykryć te białe brzegi i troszeczkę przyciemnić sam boks. Ok, całe pudełko jest już zrobione. I miejsca na prezent w środku gotowe. Także naprawdę prosty projekt, a wydaje mi się, że bardzo fajnie odda po prostu, wiecie, charakter osoby, której przekazujecie. Jeśli ma jakieś zainteresowania, to warto te zainteresowania w jakiś sposób tutaj przekazać. To jest naprawdę proste. Tutaj można gdzieś tam sobie jeszcze robić jakieś, nie wiem, czapki, klapki jakimiś czarnym. Kurczę, powiem Wam, żebym zrobiła to jeszcze czarnym jakimś splaszem. Też by to fajnie wyglądało. Czekajcie, poszukam jakiegoś splasza. Słuchajcie, nie mam czarnego splasza, ale mam kiedyś takie farbki. O kurde. Dobra, trzeba to rozcieńczyć. Dobra, ale spoko. Mamy to. Mam jakąś farbę, która jest zatwardziała. Ale wiecie co? Czy jest sens, żebym ja to tą farbką robiła, czy po prostu wezmę inną czarną farbę? Ale zobaczymy, ile tego tutaj jest. Weźmiemy sobie pędzelek. Ściągniemy tą farbkę pędzelkiem. O, to jest taki chyba nawet w granat wpada. Chyba nie jest czysto niebieski. I teraz jak już mamy to, to damy sobie tu troszeczkę wody. Czy jakąś wodę? Czekajcie, idę po wodę i zrobimy sobie tego splasza sami. Tutaj Wam tylko powiem, że ta woda musi być tej wody mało. Jeżeli widzicie, że jest jej za dużo, bo na przykład splasze nie będą czarne, tylko takie, wiecie, rozmyte, to warto sobie dać troszkę więcej tej farbki. Także sobie wezmę jeszcze raz. Bo i tak już widzę, że z tej farbek niewiele będzie. To wygląda, jak wygląda. To są takie farbki, które miałam kiedyś z Actiona. No nie używałam jej za... Znaczy wiecie, jak tu się wleje wody, podejrzewam, to się w jakiś sposób tam fajnie zrobi. Się troszeczkę rozcieńczy. Ale na razie mamy tutaj farbkę. Nie wiem, co to jest, kurczę, za kolor. I teraz najlepiej splaszę zrobić. Wziąć sobie na przykład weźmy sobie kulkę, zamoczymy w tej farbce i spróbujemy, o widzicie, zrobić splasze, tylko to nam pójdą takie większe. O. A mniejsze
Mniejsze. Ojalalala. Mniejsze spróbujemy zrobić mniejszą kuleczką. W sumie to tak wychodzą też duże. Tak, żeby zrobić, wiecie, nie za duże, bo jak będą za duże, to też nie będzie to fajnie wyglądało. Takie będą kropy. Fajnie by było zrobić takie mniejsze. Próbujemy jednak zrobić to jeszcze pędzlem, ale nie takim jak ten. Ten jest troszeczkę kiepski. Nie wiem, co to za kolor, słuchajcie, tego papieru, tak szczerze mówiąc. Zobaczmy sobie. Mam taki pędzel, ale on jest już poklejony. Zobaczmy sobie tak. Zobaczymy sobie takim. O, i takim będzie lepiej, zobaczcie. Takie drobne wychodzą i o takie nam chodzi. Nie są dokładnie takie, jakie mogły być, bo mogły być dużo takie bardziej czarne, ale takim pędzlem będzie wystarczające. Także możemy sobie część przesłonić, a część pochlapać. Więc bierzemy tak. I ja tu sobie pochlapię już wszystko. O. Tak, żeby było ciekawiej. I wiecie, teraz tak, tu pytanie, czy chcę całość pochlapać, czy nie chcę całości pochlapać. To jeszcze można spokojnie wytrzeć. Chyba nie, ale tak teraz mi się skojarzyło, czy czasami tutaj tego końcówki nie zrobić takiej ciemniejszej, zobaczcie. Ten nasz kawałek takim obrazem się troszkę stanie. I nawet tutaj te końcówki troszkę bardziej pomoczyć. O. I wiecie, no jest taki dodatkowy element. Teraz on troszkę już suchszy, ten to jeszcze troszeczkę pochlapię, bo wtedy będzie taki całkiem, zobaczcie, drobny. O. No i jest to jakiś fajny efekt. Nie jest to takie zwykłe, zwyczajne. Oczywiście można by to takim złotym jeszcze pododawać, ale ja myślę, że tutaj w kwestii mojego mężczyzny tutaj nie ma takiej ostatniej potrzeby. A myślę, że prezent będzie fajnie wyglądał w tym. Także polecam. Kochani, zapraszam Was do sklepu. Linki zostawię w komentarzu. A ja Was zapraszam do polecania tego filmiku u siebie. Oczywiście musicie wziąć pod uwagę to, że Wasze te udostępnienia muszą być jawne, bo u mnie bardzo często jest tak, że na przykład mam, wiecie, post, widzę udostępnienia, klikam sobie w udostępnienia i widzę na przykład udostępnienie jest 20, a ja widzę na przykład 10 i na dole mam informację, że inne osoby mają po prostu ukryte udostępnienie, czyli macie w ustawieniach ukryte to, żebym ja wiedziała, że udostępniacie, więc wtedy może być tak, że możecie skomentować tego posta. Jak nie umiecie tego zrobić, to z tego posta, którego udostępniamy, skomentujcie, że udostępniliście, ja sobie wtedy wejdę na Was i sobie zobaczę, jak to u Was jest udostępnione. Po prostu chodzi o to, żeby, tak jak mówię, żebyśmy się nawzajem wspierali. Ja Wam chętnie prześlę właśnie część tej kolekcji, bo jest naprawdę świetna i na pewno Wam się przyda. I bardzo Was proszę o wsparcie właśnie w rozpowszechnieniu informacji o tym filmie, bo ja myślę, że się wielu osobom takie coś przyda i zobaczcie, tu użyłam praktycznie żadnych narzędzi, w zasadzie nie użyłam, poza tym, że trymer, co można by było zrobić tak naprawdę nożyczkami, bo wszystko jest kupione, kolekcja to są trzy sklepy, gdzie ogarniecie, dwa sklepy w zasadzie, gdzie ogarniecie wszystko i wszystko można zrobić nożyczkami, także tu nie potrzeba naprawdę zaawansowanej skraperki, żeby coś takiego zrobić, absolutnie, także myślę, że siostrze, bratu, szwagierce, cioci, babci można podesłać film i zaprosić na taki właśnie kursik, który Wam dzisiaj zaprezentowałam. Dziękuję bardzo jeszcze raz sponsorowi tego odcinka, czyli filmie Alchemy of Art, a ja się z Wami żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku, czyli w niedzielnej inspiracji z klapki za niedzielę o godzinie 19. Pozdrawiam serdecznie, pa! Będzie mi ogromnie miło, jeśli zdecydujecie się wesprzeć ten kanał i moje działania tutaj na kanale. Możecie kliknąć klawisz wesprzyj i dołączyć do teamu, albo klawisz podziękuj i wtedy zostawić grosika w komentarzu. Ogromnym również wsparciem jest wciśnięcie subskrypcji, dzwoneczka i lajka. Z góry dziękuję i zapraszam na pozostałe moje filmy na kanale. Pa!